Cześć Astromisie, dzwonię do Was we wtorek. A dlaczego we wtorek, a nie w poniedziałek, zapytacie? Otóż zmienia się trochę cykl publikacji Astrofazy i Astrofonów. Od dzisiaj Astrofony będą publikowane we wtorki oraz czwartki, a Astrofaza w niedzielę o godzinie 18. Skąd taka zmiana? No po prostu dzięki temu będę mógł poświęcić więcej czasu na przygotowywanie odcinków. A teraz już przechodzimy do jednego z Waszych pytań. Dakar Fesbul zapytał: czy ludzie kiedykolwiek próbowali odpowiedzieć na sygnał wow i czy znaleziono planety w rejonie, z którego nadano ten sygnał? Na początek wyjaśnię, czym w ogóle jest sygnał wow. Jest to silny sygnał radiowy, który odebraliśmy w roku 1977 za pomocą teleskopu Big Ear. Zarejestrował go dr Jerry Echman i ze zdumieniem odkrył, że ten sygnał prawie idealnie pokrywa się z tym, co założyli naukowcy, myśląc o sygnale, który mogli wysłać obcy. Był tak podjarany, że na wydruku sygnału napisał wow i właśnie stąd wzięła się nazwa tego sygnału. Sygnał nigdy nie powtórzył się, a transmitowany był na częstotliwości bliskiej linii wodoru, a które to częstotliwości są zabronione tu na Ziemi do wykorzystywania przez komercyjne nadajniki. Stąd też naukowcy uznali, że sygnał nie może pochodzić z naszej planety. A jeśli nie z naszej planety, to skąd? Region nieba, z którego nadszedł sygnał, znajduje się w konstelacji Strzelca, jednak nie wykryliśmy w tym miejscu żadnych gwiazd, ani tym bardziej planet. Załóżmy na chwilę, że został faktycznie wysłany przez obcych. Musieliby to zrobić z jakiejś stacji kosmicznej albo pojazdu kosmicznego. Natomiast siła sygnału była tak wielka, że żaden nadajnik na Ziemi nie byłby w stanie w tym momencie go wyemitować. Pomyślcie więc, jaką mocą musieli dysponować nadawcy sygnału. W latach 90. próbowaliśmy jeszcze raz posłuchać tego fragmentu nieba, aby być może ponownie natrafić na sygnał wow. Niestety wszystkie badania tego typu zakończyły się fiaskiem i już nigdy poza rokiem 1977 nie usłyszeliśmy go. Okej, ale czy próbowaliśmy w takim razie na niego odpowiedzieć? Otóż tak, w roku 2012 wysłaliśmy w tym kierunku wiadomość składającą się z 10 tysięcy wiadomości zebranych z Twittera. Miejmy nadzieję, że naukowcy wykonali swoją robotę dobrze i nie poszły tam tweety na przykład Kim Kardashian. Do każdego tweeta na początku dodali specjalny nagłówek, taki sam, który powtarzał się w każdej z 10 tysięcy wiadomości. Zrobili to po to, aby ewentualni obcy, którzy odebraliby te sygnały, wiedzieli, że nadała je inteligentna cywilizacja. Ciekawą teorię odnośnie sygnału wow zaprezentował także profesor Michio Kaku. Stwierdził on, że zaawansowana cywilizacja obcych, jeśli wysyłałaby sygnały międzygwiezdne, nie robiłaby tego tylko na jednym paśmie. Tak jak my, kiedy wysyłamy wiadomość tekstową, która idzie w kawałkach i dopiero na miejscu u adresata składana jest w jedną całość, tak samo i oni wysyłaliby swoje wiadomości na różnych pasmach. I dopiero na miejscu byłyby one dekodowane i składane w jakąś racjonalną wiadomość. Jeśli natrafilibyśmy na jedną z części sygnału, nie moglibyśmy jej zdekodować i byłaby ona dla nas jedynie jakimś bełkotem. W sumie takim bełkotem, jakim był sygnał wow. Więc być może natrafiliśmy na jedną z jego części. Jeśli jednak tak było, to znaczy, że wiadomość nie była skierowana do nas. A myślę, że tak samo u obcych, jak i u nas tu na Ziemi, zaglądanie do cudzej poczty nie jest czymś mile widzianym. Na koniec jeszcze jedno pytanie od dzikiego Balbazaura. To ja walnę pytanie z grubej rury. Do tej pory konkurs Miss Universe wygrywały ziemianki. Czy reszta wszechświata w ogóle się stara? Otóż, drogi Bulbazaurze, osobiście myślę, że sygnał wow był właśnie zgłoszeniem uczestnictwa z innej cywilizacji. Niestety, jak widać, nie byliśmy w stanie go odebrać. A może nie chcieliśmy? Tak czy siak, ja nawet się cieszę, że Miss Universe wygrywają ziemianki, a nie na przykład jakieś przedstawicielki obcych z Zeta Reticuli z mackami i dziwnymi wypustkami. Do zobaczenia w czwartek w kolejnym Astrofonie oraz oczywiście w niedzielę o 18 w nowym odcinku Astrofazy. W komentarzach tradycyjnie zadawajcie swoje kolejne pytania, na które będę odpowiadał w dalszych odcinkach oraz klikajcie łapki w górę i subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia.